19 marca Kościół obchodzi uroczystość ku czci świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny i patrona Kościoła Świętego. Ewangelie niewiele mówią nam o świętym Józefie. Jego imię pojawia się w Ewangelii świętego Łukasza i w Ewangelii według świętego Mateusza. Józef pochodził z rodu Dawida, wykazuje to święty Mateusz w genealogii przodków świętego Józefa. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa, był nim jedynie według prawa żydowskiego, jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić jej na pohańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do swojego domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z nią do Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Po nadaniu dziecku imienia i przedstawieniu go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Maryją i dzieciątkiem do Egiptu. Po śmierci natomiast Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni święty Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał zatem najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy świętym Józefie w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. To właśnie dlatego tradycja nazywa go patronem dobrej śmierci. Ikonografia przedstawia Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem, w pełni męskiej urody i sił. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie sławi świętego Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. Józef jest nazywany mężem sprawiedliwym, małżonkiem i oblubieńcem Najświętszej Dziewicy Maryi. Oddany i cichy jest wzorem ojca i męża. Apokryfy i pisma ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów i krajów, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. W ikonografii święty Józef przedstawiany jest z dzieciątkiem Jezus na ręku oraz z lilią w dłoni. Jego atrybutami są między innymi narzędzia cieślskie, piła, siekiera, warsztat stolarski, bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka, miska z kaszą, lampa i winorośl. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela, wiernej straży świętego Józefa. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nami.